serdecznie wam gratuluję po pierwsze tego, że podjęliście decyzję, żeby studiować na lotniczej akademii wojskowej tudzież żeby podnosić swoje umiejętności, żeby osiągnąć ten cel, jakim jest wstąpienie do korpusu oficerskiego wojska polskiego. Dziękuję wam za poniesione trudy. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Dziękuję za to, że Osiągacie cele, które stawiacie przed sobą. To jest bardzo dobry sygnał, bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję, że wybraliście Lotniczą Akademię Wojskową, że tak wielu chętnych zgłasza się do służby w Wojsku Polskim, że tak wielu chętnych zgłasza się do służby w Siłach Powietrznych. To bardzo ważna specjalność wojskowa. Intensywnie rozbudowujemy zdolności wojskowe, właśnie również w tej dziedzinie. Że wspomnę chociażby fakt, że już w tym roku mamy 12 samolotów FA-50. Podkreślam, że w ciągu jednego roku doprowadziliśmy do tego, że na wyposażenie sił powietrznych trafiło już 12 tych nowoczesnych statków powietrznych. W przyszłym roku. Do wojska polskiego trafią F-35. W 2020 roku tu w Dęblinie miałem honor, szacunek, składam wszystkim tym, którzy wtedy również byli podczas tej uroczystości. Miałem zaszczyt podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie pozyskania na wyposażenie wojska polskiego dwóch eskadr samolotów F-35. Najnowocześniejszych samolotów na świecie. Już w przyszłym roku pierwsze egzemplarze tych samolotów trafią do Sił Powietrznych, do Polskich Sił Powietrznych. To samoloty, śmigłowce, AW-101 dla Lotnictwa Marynarki Wojennej, AW-149, które już pierwsze egzemplarze trafiły do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, ale także Samolot, śmigłowce Black Hawk, które trafiły do wojsk specjalnych. Stąd też potrzebujemy oficerów wojska polskiego, stąd też potrzebujemy do sił powietrznych młodych ludzi, zaangażowanych ludzi, którzy chcą osiągnąć cele, jakie sobie w życiu stawiają. Jeżeli dodamy do tego jeszcze drony, flyaje czy bajraktary, to mamy właśnie miarę naszych potrzeb związanych z obronnością Rzeczypospolitej Polskiej. A jeszcze w przyszłym roku również samoloty SAP, samoloty wczesnego ostrzegania. Więc siły powietrzne są tą, tym rodzajem sił zbrojnych, które przeżywają dynamiczny rozwój. Żeby siły powietrzne mogły stać na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny muszą Także w nich służyć młodzi, zdeterminowani, zaangażowani żołnierze. Dlatego bardzo się cieszę z rozwoju Lotniczej Akademii Wojskowej. Limit przyjęć w 2015 roku wynosił 69 studentów podchorążych, dziś 300, a w przyszłym roku już 350. Dziś. Mamy w Lotniczej Akademii Wojskowej niemal tysiąc podchorążych, a wtedy w 2015 było tylu, ile dziś jest na pierwszym roku, czyli trochę więcej niż 300. To jest miara właśnie rozwoju polskich sił powietrznych, to jest miara rozwoju także Lotniczej Akademii Wojskowej. A więc bądźcie ambitni. Przyjmujcie zadania, które stawiają przed Wami i będą stawiać przed Wami Wasi dowódcy. Starajcie się rozwijać swoje umiejętności. To jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. I bądźcie odporni. Nie dalej niż kilka dni temu, jeden z posłów opcji, która teraz dąży do tego, żeby przejąć władzę, podważył umiejętności, kompetencje. Żołnierzy służących w pierwszej brygadzie transportowej, a więc żołnierzy, którzy na co dzień zajmują się transportem najważniejszych osób w państwie. Podważył te kompetencje w oparciu o publikację jednego z portali internetowych. Bądźcie odporni. Miejcie świadomość Waszych kompetencji, Waszych umiejętności. Bądźcie pewni, że Ojczyzna Was potrzebuje i nie przejmujcie się. Tego rodzaju hejtem, tego rodzaju atakami. Dziękuję również Waszym najbliższym za wsparcie, jakiego Wam na co dzień udzielają. Ono jest niezwykle istotne dla Waszego rozwoju zawodowego, jest niezwykle istotne dla Waszej codziennej służby. Jesteśmy z Was dumni. Bardzo się cieszę również z tego, że tak dynamicznie rozwija się Lotnicza Akademia Wojskowa. Z generałem Czurem rozmawiałem na temat właśnie inwestycji, które są już przygotowywane, ale także które są prowadzone, które niebawem się zakończą, także na stulecie Lotniczej Akademii Wojskowej, które będziemy obchodzić za dwa lata. Lotnicza Akademia Wojskowa będzie uczelnią, która już teraz korzystając ze swojej historii, ale jeszcze dodatkowo, która będzie wyposażona w najnowocześniejszą infrastrukturę, która będzie szkolić świetnych, młodych pilotów i żołnierzy, którzy będą służyć w siłach powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jeszcze raz gratuluję Wam, dziękuję i życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego.